Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 12, w wersetach od 22 do 31? Powiedział do swoich uczniów: dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o swoje życie, co byście jedli, ani o ciało, czym będziecie się odziewali. Ważniejsze jest życie niż pokarm i ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a Bóg je żywi. O ile wy jesteście ważniejsi od ptaków! Kto z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Jeżeli nawet najmniejszej rzeczy nie możecie, dlaczego troszczycie się o resztę? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. Powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, o ile bardziej was, o małej wiary! Nie pytajcie się, co będziecie jeść albo pić, i nie bądźcie niespokojni, bo tego wszystkiego szukają narody świata, a wasz Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie natomiast Jego Królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Ponieważ w tym fragmencie Pan kieruje swoje słowa do uczniów, to mają one duże znaczenie także dla nas, wierzących. Nie tylko bogactwo może odciągnąć nasze serce od Boga, ale też i troski o nasze ziemskie życie. Jedynie zaufanie Bogu, naszemu Ojcu, uwolni serce od wszelkiego niepokoju. Bóg podarował nam ziemskie życie. Czyż mógłby zatem nie interesować się naszymi doczesnymi potrzebami? Więcej jeszcze! Przez wiarę w Pana Jezusa staliśmy się dziećmi niebieskiego Ojca. Jego staranie o swoich jest dużo większe niż Stwórcy o Jego stworzenie, ptaki czy rośliny. Bóg chce nas uwolnić od ziemskich trosk, aby nie odwiodły nas od dążenia do niebieskich rzeczy, do tego, co ma wieczną wartość. Czy jednak te wersety nie skłonią nas do lenistwa lub próżnowania? Nie! Werset 31 pokazuje wyraźnie, czym powinno odznaczać się życie wierzącego człowieka. Szukaniem Królestwa Niebieskiego. To oznacza, że powinniśmy naszą pracę i nasze obowiązki życiowe podporządkować woli i zamysłom Pana Jezusa, a nie swoim. Narody, to znaczy ludzie niewierzący, mają przed oczami tylko potrzeby swojego ciała i teraźniejszego życia, tak jak ten bogaty gospodarz. Werset 19. Lecz do nas Pan mówi słowami: nie zabiegajcie o to.